Play, kurwa. A tu. Round of 64. Arkul kon. Nie, no to influencer nie jest. Arkul top. Wyzywa murzynów na Twitchu. Kaluch kontra Remsua. No kurwa, no i znowu trudno. Kurwa, widzowie. Kogo byście wybrali? Kogo oglądacie? Bo ja nie wiem. Kalucha czy Remsua oglądacie? Bo tak szczerze wiem, że ten Kaluch robi GTA jakieś. A Remsua nawet nie wiem co robi. Wiem, że się spotyka z Kasix. Remo? O, no dobra. Czuch skąd... O kurwa, dobra. Daj spokój, stary. Cypis Nowciaks. No to będzie kontrowersyjne, ale ja uważam, że Nowciaks to jest taki ziomek, który w tym teamie Freeza zupełnie nic nowego nie... Zero świeżości tam jest, zero świeżości, zero pomysłu na siebie. On po prostu jest. Ja do niego nic nie mam, ale on po prostu jest. Cypis nie robi najlepszej muzyki, ale przynajmniej potrafi się wbić w te trendy. Nagrał jebać PiS, jebać Putina, zrobiło mu to jakieś tam wiusy, siadło viralem. Co by nie mówić, coś tam sobie daje radę, więc ja bym wybrał Cypisa w tym zestawieniu. Naruciak kontra Gargamel. Dla mnie Naruciak ma najbardziej zrozumiałe poczucie humoru na świecie. Nie wiem, no nie bawi mnie po prostu on. Nagrywa ten sam content od X lat. Więc ma oddane grono odbiorców i na pewno dobrze mu w internecie idzie. Gargamel gdzieś tam zanikł, ale jak Gargamel działał, to był dużo ciekawszą personą. Potrafił się jakoś tam inteligentnie wysłowić, więc wybrałbym Gargamela overall. Błoński kontra Patez. Kurde, tak szczerze uważam, że Patez jest największym odkryciem ekipy. Najbardziej pozytywna postać, ogólnie jako człowiek się bardzo w porządku wydaje. Nie wiem, na ile jest to gra aktorska, na ile jest to stan rzeczywisty. Ale Patez stwarza pozory spoko gościa i przykłada się bardzo do tego YouTube'a. Robi dobre vlogi. Więc mimo wszystko... Sorry Kasper, opierdalasz się. Tylko walczysz. Enigma kontra Alberto. Alberto nie jest influencerem, tylko mu... raperem. Enigmy nie znam, nie wiem co robi, ale wiem, że ktoś taki jest, bo go na imprezie poznałem z menadżerem. Chyba z nim zamieniłem za dwa zdania. Wybiorę Enigmę. Jestem narodowcem, kurwa. Stewart. Bonus BGC kontra Jacob. Nie wiem kim jest Jacob. Wiem tylko, że w Fortnite'a gra. Bo kiedyś mi się jego stream wyświetlił na YouTubie, to było lata temu, ale go zapamiętałem, bo miał dużą widownię, a nie znałem go, bo ja po prostu nie śledzę YouTuba. Nie wiem, czy dalej Fortnite'a gra, czy robi coś innego, a bonus to legenda internetu, kurwa, mimo wszystko. Ale legenda, która upadła. Taki trochę zagubiony chłopak. Myślę, że Jacob wyżej jest. Malik Montana, o kurwa. Mając taki talent muzyczny, będąc topowym raperem w Polsce, to jako influencer na pewno Kizo sobie daje radę. No ale tak szczerze, no Malik też potrafił dobrze wizerunek swój wykreować. Jest wyżej na pewno, nie? Tak w mentalności ludzi. Kononowicz kontra Rafonix. A pierdole. No wiadomo, że Kononowicz. Nie no, żartuję. Cesarz Narcyz kontra Popek. No kurwa, proszę. Don Casio kontra Dawid Piątkowski. To chyba ten ziomek od bliźniaków, tak? Ten Dawid? Czy źle kojarzę? Chyba dobrze kojarzę. Fagata mówi o tobie, że jesteś zboczony. Co? Czemu zboczony jestem? Co nagada w ogóle? Kurwa! Jestem zboczony, bo co? Bo zapytałem, czy mi buziaka w policzek da? Nie, kurwa! Nie no, ja idę interweniować w tej sprawie. Wszyscy chwalą przyrodzeniem? To nie mają za duże. Jest, że...
w łóżku. Mam taki... Okej? Okay? No, stew. Stew, okej. Okay. I teraz już znamy przynajmniej zasady. Trzeba było tego początku. Take fun. No! Wolałabyś z take fun niż z wodkiem z Vibros. Tak, bo take fun mi się wydaje, że jest taki... Jaki? Co to znaczy? Nasty. Co znaczy nasty? Nie mogę ci powiedzieć tutaj do lewie. Możesz. Wydaje mi się, że on wszystko przykład, kurwa gadamy tu. Że on takie kinki, takie rzeczy, takie wiecie, zboczone lubi, takie... Okay. Co? Tak mi się wydaje. A Wojtek grzeczny w łóżku? Jak mi się wydaje, że jest taki poukładany, taki grzeczny. Okay. Kurwa fagata! Wszystkie dziewczyny uważają, że to jest najlepsze 30 sekund ich życia. No zgadłaś, no. Naprawdę, ale ma rację. Jezu, idę napisać na Twitterze, że je kibicuję. Fagata. Kibicuję fagacie. Super jest. O, takiej napiszę. Ja pierdolę! Ale mi PR seksualny zrobiła. Teraz będą widzki do mnie pisać. Na tym. Na Instagramie. Warto było tego buziaka zapytać. Dzięki. Haha! Jestem nasty, widzowie! Jestem nasty! Uwaga, uwaga! Ja nie wiem, co znaczy. Nasty. Znaczy paskudny. Paskudny. Dobra, usuwam tweeta. Kurwa. To chujowo, widzowie. Nie no, żartuję. Dobra. Zahaczaj albo Young Multi. Nie wiem, kto to jest zahaczaj. Zahaczaj. Zaha się nazywa. 144 tysiące subów. Od 10 miesięcy nic nie wrzucił. To są? Tak, to są. Na pewno to są. Chyba, że dwa kanały jakieś ma, ale chyba nie, no tylko jego mi szuka. No to multi. Multi robi, robi wrażenie. Wojtek... Naturalnie, no, niesamowite. Znowu przeszedłem dalej? Dobra, widzowie, idziemy kibicować. Idę sam sobie kibicować. Sprawdźmy tego potwora. Oj, tak szczęsny. Ja pierdzielę. Nie, bo by wyszło kurwa, że Stew wygrywa na sam koniec. A czemu chodzi, tutaj... Żeby się mało jest tutaj tych influencerów. Ja bym chciał jakichś raperów albo jakichś takich, wiesz... Wojtek Szczęsny. Jakichś gangsterów. Podoba ci się Take Fun? Nie! Co nie?! Chyba trochę Alberto tak. Dziwnie mi, bo jest kolegą i go poznałam tak, że gadaliśmy w ogóle. Jest ziomkiem. Kiedy mówisz tak od razu bez i gadania. Mamy, i mamy... Co on gada? Z znajomych. Bez tak gadania trochę, że o co chodzi. Weź mi Take Funa. Podoba ci. Ej, chyba właśnie do Wardęgi doszło, że jak rozmawiali, to już nie ma szans. Take Fun. A, ja w ogóle mam takie te, takie same te płytki. Widziałam, kiedy zwróciłam uwagę, że masz fajne płytki w domu. A gdzie ty, kurwa? Nigdy no jest to stop. Ale patriotka! Wybrała mnie ponad obcokrajowca. Dziękuję. Szkoda, że się nie podobam. Schudłbym nawet dla niej, tak szczerze. No naturalnie jest influencerem, no kurwa, no natural jest murzynem, znaczy, ja co powiedziałem. Jest alkoholikiem, no, no kurwa w bezsenności codziennie siedzi, no. No nie możecie mówić, że trzeba naturala wybrać. Obejrz do końca, a nie obejrzyj? A może obejrz faktycznie. Obejrz? Czy obejrzyj? Nie wiem. No dobra, obejrzę do końca, widzowie. Jestem waszą dziwką przecież. Zapomniałem. To ona ponad 15 lat ma. Co? Ej, dobra, ten mi się bardziej podoba. Ten ale kawał. Jeszcze kurwa nic nie pokazał. Ale podoba mi się jak w ogóle, jak nie wiem, tu patrz, panowie, jak sobie tańczy. Przełączyć karty, kurwa! Przełączyć karty, skurwysyny! O, nice. Ooo, ty
Więcej nie tak, widzisz, Pago, ugrałem ci. Już chciała wybrać Kizo, ale ci kurwa ugrałem. Tyszka. Kurwa, w top 8 jestem, ja pierdolę. Tylko, a bo ludzie piszą, że on ma 50. No wybierzesz krasnala ponad mężczyznę, no kurwa, no! Może minimajka jeszcze wybierz za mnie! Lubię minimajka, lubię niższe osoby ode mnie, ale ja jestem większy. To 1,70 m, jako kiedyś nie, widziałem. Wygląda na wysokiego! On jest tak mojego wzrostu, może kurwa, no, o centymetr wyższy. Fagata, ja ci ładnie napisałem. On wygląda na wysokiego. No dobra, to Pago wybrałaś, tak? Żyj marzeniami. Na pewno nie take fan, bo tutaj taki twój nie, favorit Pago. Kurwa, no ale moje marzenia właśnie zabiłaś! Pago? Mhm. Okej. Myślę, że z take fanem się kłócili dużo. On kiedyś z Mamiko był w ogóle. Nie kłóciłbym się. Jakbym miał taką dziewczynę, to bym był uległy. No trudno. Kurwa, przegrałem z krasnalem obrodowym. Ja pierdolę. Kurwa. Kurwa, dlatego, że przytyłem tak naprawdę. No nic, no. Nie będę tutaj ukrywał. Jestem delikatnie rozemocjonowany, czy jakoś tak. Trudno. Ja i tak się cieszę, że taka kobieta jak Fagata wie o moim istnieniu. Dziękuję, Fagata. Kocham cię. No dobra, wezmę naturala, to jest nieobiektywne. Pasiek kontra Bloody. Tego ziomka nie znam. A tego kojarzę, mój brat go kiedyś oglądał. Kuba go kiedyś oglądał. Ale sprawdźcie, kim jest Pasiek. Człowiek się uczy całe życie, a influencerów jest tak dużo. O! Pasiek Official, z kim z Fame czy Shame ma na pieńku? Rok temu na plotku był. Ty... To jakiś TikToker musi być, bo nie ma z nim materiałów żadnych. Nie no, tutaj spokój, stary. Czaro kontra David. Kurde. Jeżeli chodzi o tworzenie rzeczy w internecie, to David to jest zabawniejszą postacią, barwniejszą. Bo Czaro jest pod agencją. Więc myślę, że David. Myślę, że David. Unboxal kontra Crushville. To jest ciężki wybór. Bardzo ciężki wybór. Bo wydaje mi się, że oni obaj są na poziomym pułapie. Ale... No Unboxer za podcasty. Unboxer te podcasty miał faktycznie dosyć fajne. Znaczy dosyć fajne. No moim zdaniem tam było dużo niedociągnięć, ale cała oprawa była bardzo fajna, bardzo przyjemna dla oka. Sam zamysł był dobry, był takim troszeczkę nawet może prekursorem tego formatu na szerszą skalę na polskim YouTubie. To mu wyszło. Ja bym tam się trochę przyczepił co do sposobu prowadzenia dialogu, ale zrobił coś, co się nadawało. Crushville natomiast od początku moim zdaniem miał content, którego ja nie rozumiałem. Było to dla mnie fenomenem jakimś, że coś takiego na tak dużą skalę jest oglądane. Też ostatnio na Boxer, na Fame się w sumie bił w main evencie, więc bardziej jest wyżej influencersko. Kolega Ignacy kontra Zabielski. No myślę, że Ignacy ten... Ogólnie się przyznam, będziecie mnie wyzywać, ale trudno. Ignacy miał z Mandziem kiedyś taki format, to się nazywało mniej więcej. Ja naprawdę lubię jedzeniowe tematy. Ja nie jestem ulany co jakiś czas bez powodu. Ja naprawdę uwielbiam jeść fast foody. I powiem wam szczerze, że czasami rano jak się przebudziłem, jeszcze z łóżka nie zdążyłem wstać, to zdarzało mi się 2 lata temu włączać ten content ich. Jak byłem chory na przykład, czy właśnie niedospany w łóżku, żeby się rozbudzić, oglądałem to. I mi się to podobało. Te rozmowy między nimi były takie troszeczkę dziecinne, ale przystępne. Było to w porządku, więc ja bym wygrał Ignacego z tego tytułu. Ty, co jest? Kurwa, Ignacy, zepsułeś mi stronę. O, działa. Nie no, Paris nad Leksiem, to na pewno. Paris ogólnie... Ja kiedyś się kłóciłem z Parisem w GTRP. On nawet chyba
zasugerował coś na zasadzie, że żeby mi w zęby wypierdolił, jak się wkurwił, gdzie de facto to nie ja tam zawiniłem, ale to nie jest ważne. I wtedy tak szczerze troszeczkę go znielubiłem, ale miał jakiś chwilowy odpał, a poza tym uważam, że Paris to jedna z ciekawszych postaci w polskim internecie, zabawniejszych, potrafi połączyć humor i jakieś tam poważniejsze wypowiedzi czasami. Bardzo odnajduje się tak ogólnie w wszelkich formatach, tak myślę. No, Rewo czy Mandzio? No Mandzio nie oglądam będąc szczerym aktualnie. Czy aktualnie, w sensie takim, że no... Ja tylko ten jedzeniowy kanał jego widziałem. Nie wiem co na tych streamach swoich robi, ale za... Fajne zwierzątka się przebiera ostatnimi czasy, więc tak. Więc to propsik. Podobało mi się, jak miał rogi założone. No ale Rowo takie też odkrycie trochę tamtego roku w internecie, wydaje mi się. Taki największy wystrzał, nie? Poszybował do góry mocno. I też w sumie wjechał z dosyć świeżym kontentem, bo wybił się na mówieniu o rzeczach, o których inni nie mówili. Było to całkiem oryginalne. Było to fresh, jak na realia internetu. Nie no, Zony ponad Josephem, myślę. Suchar czy Boxdel? Kurwa, Boxdel to człowiek orkiestra. Suchar bardziej chciał sobie z tyłu działa. Boxdela jest wszędzie pełno. Zawsze tam się przylepi do jakiegoś influencera, jakiś film nagra. Tutaj jakiś teledysk wrzuci, koncerty gra, prowadzi rzeczy fejmowe. No Boxdel jest wysoko, tak szczerze. Pago czy Mata? No nie wiem, ja bym raperów w ogóle nie wybierał, bo to się mija z celem. Mimo, że Pago mi dziewczynę zabrał, to Pago. Izak czy Japczan? Izaka totalnie nie śledzę, to stare czasy. Obecnie myślę, że Japczan zdecydowanie jest nad Izakiem. Japczan jeden z większych chyba osób internetowych. Na pewno jeden z większych streamerów. A propos Parisa, to ostatnio propsował cię za content i humor? A, serio? Nie wiem, czy mnie bejtujesz, czy mówisz poważnie, ale jeżeli mówisz poważnie, to bardzo mi miło. Bo akurat tak jak większość osób jakby powiedziało coś pozytywnego na mój temat, to wiadomo, że trochę miło by się zrobiło, ale byłoby mi to w dużej mierze obojętne. O tyle zdanie Parisa w tej kwestii byłoby miłe, bo uważam, że sam ma dobry humor. Więc fajnie. Było tak? Nie no, kurwa! Paryż jest najlepszy, widzowie. Dobra, Kuba Wojewódzki czy Dobrodzieja? Ja nie znam tego Dobrodzieja. Coś mi ta nazwa ogólnie świta i gdzieś mi przeleciał. Ale nie wiem, kim on jest. O, ma live'a teraz na chłop. 200 tysięcy subskrybentów. Po 10 koła wizów, 12. Nie do końca wiem, co on robi. Jakieś gierki chyba nagrywa. Nie, różne rzeczy nagrywa. Nie no, Wojewódzki w takim układzie. Wojewódzki w jakimś tam stopniu jest influencerem, myślę. Czarek czaruje czy Krzychu? Krzychu na pewno wyżej. Wojtek Gola czy Pasza Biceps? Wojtkowi te chude byki wyszły. Wojtek gdzieś tam się w fejmie ciągle przywija. Ogólnie Wojtek prywatnie się spoko ziomkiem wydaje. Wydaje się być w porządku. Coś tam czasem ponagrywa z zawodnikami przed walką. Pasza absolutnie nie mam pojęcia, co aktualnie robi, ale chyba gry streamuje cały czas. Nie wiem nawet, jakie on liczby tam może kręcić. Podejrzewam, że koło dwóch koła, jak miałbym strzelać, ale ciężko im powiedzieć. Gola też mi się wydaje, że nie do końca wykorzystuje potencjał, który fame mu daje. Jest taki troszeczkę cichy w tym wszystkim, mógłby więcej soczku z tego wyssać. Pan motywator. Pasza robi kampy dla młodych? Okej. Okay. Po 5 koła ma Pasza? Wow, to kurwa, to dużo, bardzo dużo. To bardzo dużo. Nie wiem, kogo tu wybrać totalnie. Ciężki wybór.
No może Pasza faktycznie może ma większe uznanie wśród ludzi, bo ludzie są bardziej zżyci z nim ogólnie. DJ Palasite, o kurwa, dajcie spokój. Kamuś. Kamuś. Nitro kontra Kubańczyk. Kurde, no obiektywnie, tak jak nie lubię tej małej kurwy, to Nitro wystrzeli. Powiem wam szczerze, naprawdę. Naprawdę. W momencie, jak ja idę z Sergiuszem przez miasto, gdziekolwiek, to ja mam nieustanne wrażenie, że na niego wszyscy ludzie patrzą. Do niego mnóstwo osób podchodzi, czy jesteśmy na stacji paliw gdzieś, bo tankujemy, czy jesteśmy gdzieś na McDrive'ie po trasie, czy jesteśmy w centrum miasta, czy jesteśmy gdzieś na jakiejś dzielnicy, na której pierwszy raz się pojawiliśmy. Do niego mnóstwo osób podchodzi po zdjęcia. Ja mam wrażenie, że on jakimś kurwa topowym celebrytą się zrobił aktualnie. Naprawdę, jakby kurwa, ja aż mu współczuję. Ja sobie wychodzę na miasto, jak jestem sam, mam totalny luz, a jak idę z Sergiuszem, to ja aż się źle czuję. Bo jak ja z nim idę, to tak. Wyobraźcie sobie, jakie dla mnie to jest niezręczne. To sami zdarza się tak, że ja sobie z Sergiuszem idę przez miasto i podchodzi jakiś widz. I podchodzi do mnie i mówi: Sorry? Ja bym chciał zdjęcie. Mógłbym zdjęcie? Ja na niego patrzę. Ja widzę, że on na mnie patrzy, że mnie pyta, ale oczy mu się świecą, na Sergiusza patrzy. I tak sobie myślę, kurwa. Ale ja wiem, że ty chcesz zdjęcia z Sergiuszem, a nie ze mną, ale zagadałeś do mnie, bo ja idę wolniej i jestem bardziej komunikatywny, bo po prostu mniej osób nie zaczepia i mi to nie przeszkadza jeszcze w ogóle. Ale ja widzę, że on nie chce zdjęcia ze mną, tylko z Sergiuszem. I to jest dla mnie takie kurwa niezręczne. Myślę, że go mówię, kurde, no to. Ale ze mną czy z nim? Z tobą i z nim. Mówię, no spoko, no. Ale tak widzę, że tak nie do końca może on by chciał, tak trochę mam nie w piździe i tak aż mi się głupio do tego zdjęcia ustawiać. Albo podchodzą do mnie i, sorry, mogę zdjęcie z Sergiuszem? A ja mówię, to zapytaj Sergiusza, a nie mnie. No ale on już poszedł. Mówię, no to podejdź do niego i go zapytaj, no. Mega się dziwnie czuję, idąc z nim przez miasto, nie? Właśnie z tego tytułu, że często ludzie zaczepiają mnie i pytają takie rzeczy, a nie Sergiusza. Albo czasami mam wrażenie, że ktoś podejdzie, zapyta, czy może zdjęcie, a ja mówię, że no spoko. Po czym on mi daje telefon i chce, żebym mu zdjęcie z Sergiuszem robił. Może nie dosłownie tak bezczelnie, ale tak to czasami widzę, nie? I Sandra ma dokładnie tak samo, Sandra to samo czuje. Czy wszyscy, którzy są z Sergiuszem, czują to samo? No jest to niezręczne w chuj. Jest to niezręczne w chuj. A jak idę sam sobie ulicą, to czasem ktoś spojrzy, czasem ktoś zagada, czasem tylko mi piątkę zbije, czy żółwia, czy czasem się o to zdjęcie zapyta, ale to jest takie, wiecie, takie raz na jakiś czas, nie? A z Sergiuszem naprawdę mam wrażenie, że to jakiś pierdolony papież się zrobił, jeżeli chodzi o popularność. Ale dobra, Luki czy Minimajk? Ja to szczerze nie potrafię obiektywnie na to odpowiedzieć. Minimajk w ogóle robi jakiś content na swoim kanale? Chyba nie robi, nie? A jak robi, to on mi się nie wyświetla nigdy. Nie, zrobił. Dzień temu nawet coś rzucił. Co rzucił? Oceniamy najlepsze hot dogi w Krakowie. Otworzyłem swoją budkę z hot dogami. Aha. Okej. Okay. Kurwa, wszyscy jedzenie otwierają. Zrobiłem hot dogi dla ekipy. Kurwa, patrzcie, jak wszystko kurwa pod te hot dogi zrobił skubany. Najpierw zrobił hot dogi dla ekipy. Ekipa propsowała, że są zajebiste, wyśmienite, to założył budkę. O. W sumie walki na fame, o tu mało mówisz, co zrobiło. Na taką topową osobę. Z topowej ekipy. No mało filmów rzuca bardzo. Tu dopiero coś tam się postarał bardziej. Dobra, to weźmy Lukiego. Powiem szczerze, że nie do końca wiem, co ten Luki robi. Wiem, że pewno w LoL'a gra, ale poza tym. Nie no, Xayah jest duży. Poza tym nie wiem. Rafonix, poczciwy Krzychu. Kurde, dla mnie Rafonix trochę jest taką poniekąd. Takim trochę streamerskim symbolem, bym powiedział. Polskim. Jeden z pierwszych takich ludzi, z którym duże dymy były. Który zaczął w taki delikatnie mówiąc patologiczny sposób. Rafon jest duży. Ale z drugiej strony Krzychu obecnie jest większy.
Wydaje mi się, że Rafonik z bardziej tak sentymentem, znaczy sentymentem, no ja go nie oglądałem będąc czterem, ale mniej więcej wiem co robił. Jakby obiło mi się uszy te jego wszystkie akcje, bo ciężko było, żeby to się uszy nie obiło. Ale Rafoniksa da się lubić, wydaje się być sympatycznym, spoko gościem. Jego nie znam. Więc tak trochę sympatia podpowiada mi Rafoniksa, ale myślę, że obiektywnie jakby Krzychu jednak wygrał. No nie wiem. Czekajcie. Zobaczmy w sumie. Bo z drugiej strony, tak no to obiektywnie spojrzeć, to Krzychu to jest w sumie kolejna osoba od Friza. Tych osób trochę jest. A Rafonix jest takim totalnym starym self-made manem. Dobra, chuj, wybiorę Rafona. On boksal czy nie? No kurwa. Szanujmy się. Enigma Gargamel. Gargamel. Widziałeś w aferkach Rafona, użalał się na wszystko i gadał, że Fame zszedł na psy, bo bierze Karasia na Fame, a go nie zna. Nie wiem o czym mówić, tak szczerze. Japczan kontra Multi. Kurde, oni chyba są na podobnym pułapie, nie? O, Japczan to zajebiste viewsy robi na YouTubie. Japczan chyba będzie większy niż Multi. Bo Japczan poza tym, że na streamach ma duże grono odbiorców, to też na filmach robi pojebane viewsy. Wszystkie ponad 200 koła mu kręcą. Nawet bardziej 300 niż 200. Multi więcej ma? Po 7 koła ma na streamach, a Japczan ile ma? Multi ma 10-15 koła osób? Dobra, widzowie, na Twitcha muszę przejść, to tam się popularny stanę może. Bo na tym YouTubie to nie idzie. Jasno też ma po 10? Dobra, wezmę Japczana, bo Japczana znam. Mniej więcej, w sensie znam to internetowo też, mniej więcej wiem, co robi. A Multiego nie bardzo. W sensie takim, że nie wiem obecnie, co on dokładnie tam w internecie robi. Myślę, że są zbliżeni, nie? Z tego, co piszecie. Jacob czy Stewart? No Stewart, no jednak Stewart tak... No Stewart, nie? Xayo Pathet. No, obiektywnie będzie wybrać Xayo. Xayo założył Xayo Industries. Pathet w sumie fajny content robi i fajnie mu to idzie zasięgowo, ale no jednak podpiął się pod ekipę, która już była bardzo duża. Więc myślę, że obiektywnie byłoby wybrać Xayo w tym zestawieniu. Zony kontra Pago. Kurwa, i tutaj też tak szczerze nie wiem. Może Stewart nie istnieje, ale Stewart to jest typ człowieka, który gdyby wrócił do internetu, to byłby na topce, moim zdaniem. I przez długi czas był na tej topce, więc mimo wszystko, mimo że on w internecie już od 2 lat przynajmniej nie jest, to ciągle coś o nim mówi. I to mówi samo za siebie, nie? W tym przypadku. Pago większy mówicie? Okej. Czemu nie w zestawieniach nie ma? W sumie nie wiem. Może dlatego jestem pierwszy, bo mnie kurwa nigdy nie ma. Nitro kontra Popek. Nie no, obecnie Popek jest mniejszy niż Nitro, moim zdaniem. Ignacy kontra Pasza. No obiektywnie myślę, że Pasza. Bloody Remsua. Myślę, że Remsua. Z tego, co pisaliście, ten Bloody chyba taki bardziej stary wyjadacz. David kontra Palasite. No Palasite w sumie trochę w internecie taki też już dinozaur. Boxdel Vardenga. Kurde, no Vardenga jest bardzo duży. Vardenga też moim zdaniem fajnie zrobił. Niektórzy mu to wytykają, że pojawił się na fejmie, że to jest nieprofesjonalne, a moim zdaniem to był dobry ruch, bo przez to jest ciągle widziany przez ludzi. Otwierasz lodówkę, tam Vardenga wyskakuje. Za każdym razem, jak wrzuci jakiś film stricte związany z przedstawieniem jakiejś sytuacji, z jakimś scamem na przykład, czy nieścisłością ze strony drugiego influencera, to materiał jest bardzo dobrze przygotowany, jest bardzo profesjonalnie przygotowany. Widać, że się nie opierdala, tylko się przykłada do tych materiałów. Te jego relacje z Fame'u też są bardzo w porządku. Ma ogarnięte wejściówki wszędzie, dzięki temu te materiały mogą być ciekawsze. Wydaje mi się, że tyle narzędzi, na ile ma, to potrafi z nich dobrze korzystać. Boxdel natomiast ma dużo więcej narzędzi i bardziej się krosuje z innymi influencerami, co mu wiele daje. Ale overall myślę, że jednak Vardenga. Poza tym Vardenga też takim trochę Feniksem jest, który powstał ze zgliszczy.
I sam się odbudował, po prostu odbudował się robiąc dobry content. Więc myślę, że zasługuje na wygraną w tym zestawieniu. Montana czy Arkwell? Kurde, no miało raperów nie być, ale chuj, wezmę tego Malika. Wojewódzki czy Rewo? Dobra, wykluczymy osoby niezwiązane ze światem influencingu w sumie. Luki Natural, no to już koleżeństwo koleżeństwem, ale bądźmy obiektywni. Cypisz czy Don Casio? Ej, to też jest tak szczerze ciężki wybór, bo z jednej strony Don Casio zdobył zajebistą popularność dzięki walkom, a z drugiej strony to jest człowiek, o którym nic absolutnie nie słychać w momencie, w którym walk nie ma. I wydaje mi się, że też bardzo o nim się cicho zrobiło, jak stał się włodarzem Prime'u. Jakby się o tym pismaki rozpisywały, ale finalnie każdy miał to w piździe. Z drugiej strony, czy Cypis jest w gronie zainteresowań jakiś? Ciężko im powiedzieć. Te dwie nuty mu wyszły. Fajnym wiralem poszły, ale czy poza tymi dwoma nutami on regularnie jakieś piosenki nagrywa, czy koncerty gra? No kurwa, no nie wiem. Sprawdźmy jego kanał. O kurwa! Mordo przesyła 2 zł i 91 groszy. No znowu Putin. Widziałeś sytuację Rafoniksa z dzieckiem. No to coś mi się obiło już, ale nie wydaje mi się, że jest to temat, o którym powinienem się wypowiadać, nie będąc lekarzem. No tu patrzcie, zerowe wiusy ma. Mam niewielkie informacje, takie jak i wy. I raczej nie jest to temat, który chciałbym poruszać, bo uważam, że nie jestem do tego kompetentny. Kurde, ja jednak myślę, że Casio, no tak obiektywnie Casio aktualnie jest większy niż... Tu jak mówiłem, wykluczamy raperów. Paris Gargamel, no obecnie Paris zdecydowanie, bo Gargamel tam ucichł. Casio czy Luki, no to obiektywnie ten Luki, skoro ma po 8 koła widzów, będzie większy. Rewo czy David, no obiektywnie myślę, że Rewo jest bardziej wpływowym influencerem. Zwłaszcza, że ma taki content, który sprawia, że może być wpływowy, bo może być z łatwością może być opiniotwórczy dla ludzi. A David jest bardziej takim śmieszkiem. Xayo Remsua, no Xayo też zdecydowanie ma większe wpływy. Rafonik z Pasza. Też mi ciężko powiedzieć. Ale chyba Pasza jednak, nie? Pasza w High League był main eventem, Rafonik myślę, że main eventem by nie był w obecnym statementie. Japczan czy Stewart? Dobra, tu już wykluczmy ludzi, których też nie ma. W takim razie, jak już mamy tutaj taką topkę, weźmy Japczana. Pago czy Nitro? No myślę, że zdecydowanie Nitro jednak. Paris czy Pasza? No myślę, że Paris. Ogólnie Paris mi się daje, że ma takich bardzo psychofanów, że oni bardzo za nim murem stoją i bardzo duże zainteresowanie wzbudza. Pasza też takie zainteresowanie wzbudza, ale Pasza nie ma tego, co ma Paris, czyli dobry humor. A dobry humor też pozwala właśnie na dotarcie do większego grona odbiorców. Pasza jest taki bardzo grzeczniutki i ułożony. Więc ja myślę, że jednak Paris. Wardęga Rewo. No jednak Wardęga jest na drewo, nie? Myślę. Ksają nad Lukim. Japczan Nitro. Myślę, że Nitro. Nitro Xayo. No i kurwa, i to jest trudny wybór, tak szczerze. Myślę, że jednak Nitro, ale to dlatego, że ma stałą aktywność. Xayo pobił rekord na przykład widzów na streamie, owszem, ale na to się złożyło dużo rzeczy, między innymi to, że długo go nie było, między innymi też to, że inni chłopacy też go hype'owali. Xayo jest bardzo duży, ale obiektywnie myślę, że Nitro jest większy. Z czego, to zaraz powiem, że pucuje komuś faję, ale tak nie jest. Nitro jest bardzo regularny w internecie, regularność oddaje. Sergiusz ma na pewno dużo większego Instagrama, bo chyba Xayo nawet Instagrama nie ma, bo go nie prowadzi. Sergiusz co chwilę daily nagrywa. No robi live'y codziennie, więc jest bardzo, bardzo aktywny. Paris Wardęga, kurwa, tak szczerze ciężki wybór. Ma Instagrama teraz, Xayo prowadzi? Tyle ma obserwujących. Podejrzewam, że z pół koła może mieć. W sensie pół miliona. 318 koła. No. To chyba go jakoś turbo nie promuje. Myślę, że mógłby mieć spokojnie dużo więcej. Znaczy nie, wiecie o co chodzi? Jakby ja bym miał wybrać influencera, którego ja bym oglądał prędzej. To jeżeli chodzi o live'y, to zdecydowanie bym Parisa oglądał.
bo Paryż jest śmieszkiem, więc mi to bardziej trafia w mój gust. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, no kurwa, filmy Wardęgi są top, nie? Tak szczerze są top. Naprawdę są bardzo dobre. I wydaje mi się, że Wardęga jest bardziej wpływowy. Dlaczego? Dlaczego, że Wardęga ma taki content, który jest bardzo opiniotwórczy. I dużo osób za Wardęgą finalnie idzie. Więc jakbym miał ocenić stricte jako osoba wpływowa, no to kurwa myślę, że Wardęga. Ale jeżeli chodzi o Parisa, to ja Parisa poznałem ogólnie, jego kanał poznałem, kiedy on miał 500 subskrybentów. Miał 500 subskrybentów i nagrywał filmy o pierdolonej siłowni. I to był jedyny YouTuber, którego oglądałem. To był jedyny YouTuber, którego oglądałem, dlatego że ja dojeżdżałem godzinę czasu na siłownię. I jego film, w momencie kiedy jechałem busem, mi kurwa czas umilał. Więc szczerze też sentyment do takich starych filmów mam Parisa. W sumie nie jedyny, bo jeszcze WK oglądałem, ale wolałem Parisa, bo content bardziej do mnie trafiał. Ale obiektywnie myślę, że Wardęga jest bardziej wpływowy. I też, kurwa, no dobry jest tym, co robi. Parys też się tak zaszył na tym Facebooku, wybrał bezpieczne miejsce. Wiem, bo sam tak zrobiłem kiedyś. Wybrał bezpieczne miejsce, bezpieczną przystań streamerską, która dawała dobre pieniądze na Facebooku i przez to zmarnował potencjał rozwoju zasięgów większy, bo myślę, że spokojnie mógł dużo większe zasięgi na Twitchu mieć. Po tym on jest bardziej leniwy, bo na przykład filmów nie robi, nie? Filmy też by mu dużo dały. Więc myślę, że Wardęga na ten moment bardziej wyciska tą cytrynę. To są po 10 koła? No, domyślam się. To ja powiedziałem, no nie wiem jak miał na Facebooku, ale na pewno dużo mniej. Jakby od początku streamował na Twitchu, myślę, żeby mu to najlepiej wyszło. Kurde, no ciężko mi wybrać, czy Wardęga, czy Nitro. Bo teraz pytanie brzmi, czyim zdaniem ludzie się bardziej sugerują? Waszym zdaniem się sugerują bardziej Nitro, bo go oglądacie pewnie. No wiecie, jesteście bardziej takimi widzami, którzy oglądają Seriusza. Natomiast kto jest bardziej opiniotwórczy w internecie? Kto ma większą siłę przebicia, jeżeli chodzi o wyciągnięcie jakiejś afery? Kurwa, ciężko im powiedzieć. Ciężko im powiedzieć, nie? Dobra, ja wybiorę Wardęgę jednak. Wybiorę Wardęgę, bo uważam, że jego content mu w dużej mierze pomaga z tym. Po pierwsze. A po drugie, chuj w Sergiuszowi w dupę. Gag0n przesyła 10 zł. Siemka, Rafciu odpal stary filmik Rok obraża YouTuberów 5 od ok 5 minuty i zobacz jak proroczy to był film 5 lat temu.